Cześć wszystkim, z tej strony Kuba, witam was na moim kanale. Dzisiaj tak sobie spokojniej troszeczkę zaczniemy, żeby was nie stresować, żeby fajnie wejść w film. Bez żadnej spiny, na chillku, co nie, wiecie o co chodzi. Żartowałem. Siemano! Siema! Z tej strony Kuba Zuzak i witam was na moim kanale o nazwie Kuba Zuzak. Kto by się spodziewał. I w dzisiejszym filmie opowiem wam moich kilka przypołowych takich historii, podczas których byłem na lekkiej fantazji. No każdy wie o co chodzi, co nie, nawet widać po tytule tego filmu. I niestety, jeżeli o mnie chodzi, niestety oczywiście, bo niestety zacząłem w bardzo młodym wieku, czego wam nie radzę. Zacząłem w bardzo młodym wieku, za bardzo w młodym wieku? Po prostu za wcześnie, dużo za wcześnie, o, to chciałem właśnie powiedzieć, ale nie umiem mówić ostatnio. A znowu mnie ręka boli, ja nie wiem, mam z tymi rękami tak... Ręcami. Ja pierdolę. Mam z tymi rękami tak, że nie mogę trzymać tak długo, a 15-20 sekund i odpadam. MOGĘ DŁUŻEJ, PANO! Dobra, tak jak wspominałem, zacząłem za wcześnie, tego wam nie radzę, to jest naprawdę bardzo, bardzo zły. I w ogóle co jest najśmieszniejsze, moi rodzice ani razu mnie nie przyłapali, ja byłem chyba jakimś ninjom, albo po prostu wiedzieli, tylko nie chcieli mnie przyłapywać, żebym nie miał jakieś lipy. Ale odnośnie tego, no to mój, na przykład mój brat, który jest 2 lata młodszy, dostał kilka razy, żeby tak ładnie powiedzieć, pierdol. On też niestety zaczął w bardzo młodym wieku, no i jego przyłapali, w ogóle jest taka sytuacja, nie wiem czy ja wam to kiedyś mówiłem. Rodzice przyłapali mojego brata i na następny dzień, mój brat był na fantazji, po fantazji, po prostu na podwójnym turbie, po prostu miał k***a. I babcia przyszła z wodą święconą i z książeczką, kazała mu czytać książeczkę i kropiła go wodą święconą, żeby wypędzić złe demony, które weszły w niego tamtejszego wieczoru. Ale ja tak śmiałem, normalnie tak śmiałem. Ale to faktycznie było prawidłowe, bo nie powinien! No i ogólnie w tym filmie chodzi o to, żeby was przestrzec przed tym, że nie warto w bardzo młodym wieku spożywać napojów wysokoprocentowych. Tak to ładnie powiedziałem teraz. I od razu troszeczkę się pośmiejecie ze mnie, bo powiem wam takie historyjki, że to jest normalnie... To nie powinno użyć światła dziennego. Nie powinienem wam o tym mówić, ale no... Jesteście moimi widzami, powinniście wiedzieć o mnie jak najwięcej, więc na beczkę sobie poopowiadamy, więc usiądźcie wygodnie, weźcie sobie jakiś popcorn i lecimy z tematem. Ale jeszcze oczywiście, zanim usiądziesz wygodnie, zanim weźmiesz sobie jakiś zajebisty popcornik, jakieś zajebiste chipsy, to zostaw łapeczkę, mordeczko, i zostaw subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco z moimi filmami. No bo k***a, widzu mój! Jak ty nie zostawisz łapeczki, to kto ma zostawić mi łapeczkę? Jak nie mój ukochany widz? Bo jak zapomnisz! Tak robię i... BEG! Lecimy! Dobra, pierwszy raz spożyłem taki napój. Muszę uważać na słowa, wiecie, żeby tak nie było przypału zbytnio. Pierwszy raz spożyłem taki napój w wieku, też wam chyba nie mogę powiedzieć dokładnie, ale to było gdzieś około 11 lat temu. Pierwszy raz. To był mecz, pamiętam, ja ogólnie gram piłkę nożną, to był mecz trampkarzy. Graliśmy w rogach z drużyną. No i pojechały od nas dwie drużyny tam. Ja grałem wtedy w trampkarzach, to był ten młodszy rocznik, a przed nami grała drużyna, no po prostu chłopaków starszych. I wtedy było bardzo zimno. Siedzieliśmy na trybunach, oglądaliśmy mecz naszych starszych kolegów, bo po nich dopiero my graliśmy. Wtedy mój jeden znajomy wyciągnął z plecaka coś. Coś takiego, co miało nas rozgrzać, czaicie? I to nie była k***a herbata! Wiecie, my obsrani młodzi, co on, skąd on to ma, co nie? Się okazało po prostu, że jego tata gdzieś tam pracował w hurtowni chyba, czy po prostu rozwoził te napoje. Co mi tu... On był chyba tam przedstawicielem handlowym tych napojów. No i po prostu mój kolega gwiznął z garażu jeden taki napój, nas tym poczęstował. Byłem młody, głupi. Wszystkiego się chce w życiu spróbować. Zrobiło nam się cieplutko, ale też w takiej mojej posturze ciała, bo byłem bardzo chudziutki. Na ten mecz było bardzo dziwnie. Było aż tak dziwnie, że potykałem się o własne nogi. Strasznie mi się w głowie kręciło. No i po prostu wszyscy się ze mnie śmiali. Wszyscy się ze mnie śmiali, że jestem jakiś pijany czy coś. Nie wiem. Kolejna sytuacja w moim życiu to były 15 albo 16 urodziny mojego kolegi. Mniejsza, które? Wiecie, było wtedy ciepło, bo to była pora wakacyjna. Zorganizował wtedy ognisko nad rzeką. No i elegancko, cieplutko, kąpaliśmy się tam na początku w rzece i w ogóle byliśmy na lekkiej fantazji. To na lekkiej to w sumie za mało powiedziane, wtedy była mocna fantazja. Było już późno i siedzieliśmy tam przy ognisku i wpadłem na genialny pomysł, bo nie było zbytnio miejsca do siedzenia, wpadłem na genialny pomysł, żeby spróbować usiąść na rowerze. I najlepsze jest to, że próbowałem też na nim jeździć. Ja wtedy, mający taką fantazję, że nie potrafiłem prosto chodzić, ani nawet prosto siedzieć. Wyobraźcie sobie, jaki był mój poziom fantazji. Poziom essy to miałem normalnie, poziom essy i poziom fantazji zmieszany razem, to był poziom esso fantazji. No i wtedy mądry ja próbowałem właśnie jeździć i usiąść na tym rowerze. I troszkę mnie przechwiało. To była taka miejscówka nad rzeką, ognisko wokół, kamienie i był taki lasek przepaścią w dół. Była górka i na tej górce były drzewa, po prostu był taki lasek.
lasek i ja obok tego lasku próbowałem usiąść na rowerze. I w pewnym momencie straciłem tak jakby panowanie nad nogami i zleciałem między te drzewa z górki tam, te krzaki. W ogóle podbijałem się od tych drzew, padłem tam, wszyscy znajomi złapali się za głowę, co się ze mną stało. Ja na szczęście właśnie byłem na fantazy, więc zbytnio też nic nie poczułem, dopiero na następny dzień, że na k***a chodził. Ja dałem ledwo wól z łóżka, wstałem taki, byłem poobijany. Czułem się normalnie, jakbym miał 25 lat. Tak, mam 25 lat teraz. Każdy poranek wygląda tak samo. Normalnie ledwo wstaję z łóżka. Lekarze, tabletki, lekarstwa, maści, masaże. To gówno daje! Starość nie radość. Jezu, co myśmy wtedy od... Znaczy prawie. Była taka sytuacja, jak to w każdej fajnej wiosce bywa. Są imprezy w remizie, takie wiecie, kulanki, potupanki. No i właśnie myśmy tam często, był taki właśnie okres tam w moim życiu, że często bardzo robiliśmy imprezy w remizie, w naszej remizie na wiosce. I byliśmy tam praktycznie z 2 razy w tygodniu, nawet czasami z 3 razy w tygodniu, bo tak jak mówię, to był też okres wakacyjny. Świętowaliśmy te wakacje bardzo fantastycznie, tak jak mówię, na pełnej fantazji. Oczywiście odradzam wam tego, nie róbcie tak, zawsze będę przeciwny złu, bo ta fantazja jest zła. Szkoda, że wtedy tak nie myślałem. Dobra, mniejsza! Ja wam to tak opowiadam, jakby to było coś fajnego w sumie. Tak to chyba wychodzi, co nie? A ja wam to mam odradzać. No i właśnie była taka impreza w remizie. 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 Impreza w remizie! Oczywiście my na wielkiej fantazji zaczęliśmy się w ogóle przebierać za strażaków, bo tam dużo strojów strażackich. No i doszło do takiej sytuacji, że k***a mać, weszliśmy do wozu strażackiego, który tam stał. Włączyliśmy też tam radio, zaczęliśmy się tam bawić elegancko. W pewnym momencie nasz znajomy odpalił ten wóz strażacki. Dobrze, że nie włączył żadnych alarmów ani nic, bo wtedy cała wiocha by się zleciała. By ludzie myśleli, że jakiś pożar jest czy coś i strażaki jadą na akcję. No i doszło k***a do tego, że zaczęli otwierać normalnie drzwi garażowe i prawie wyjechaliśmy tym wozem strażackim z garażu. To w ogóle to była taka akcja i ja się tak zesrałem, że ten znajomy faktycznie wyjedzie wozem strażackim. I tak jak to na każdej wiosce bywa, klasyczne miejscówki do spożywania napojów wysoko fantazyjnych. Stadion! W każdej wiosce stadion, trybuny, w ogóle wszystko otoczenie wokół stadionu. Nie wiem, jakiś plac zabaw jak jest, obok szkoły, kurt! Jakiś park z ławeczkami, no i oczywiście miejscówki nad rzeką, jakieś ogniska, duperele, srele. I tak jak w moim przypadku wtedy byliśmy na stadionie. U nas stadion, trybuna jest bardzo oblegana przez młodszych, szczególnie wieczornymi godzinami. No i wtedy było już późno i mój znajomy wymyślił super cudowny pomysł, żeby szybciej ta fantazja z nas zeszła. Idziemy biegać wokół stadionu. Z tego, że było mokro, jeden w ogóle bez butów biegał. Tyle razy to się wtedy wyjebałem. Cały mokry, następny dzień nie dość, że... to jeszcze byłem chory później. No dlatego wam odradzam, bo takie się rzeczy, takie się cyrki dzieją, że to się w głowie nie mieści i lepiej tak nie róbcie! No i co? I to już na tyle w tym filmie. I teraz zrobimy sobie taką zabawę. Napisz komentarz pod tym filmem, ile jest wyświetleń w chwili, gdy oglądasz ten film. A ja przypnę ci serduszko, może skomentuję też i przypominam wam o tym, żeby zostawić łapeczkę pod tym filmem. To jest bardzo ważne dla mnie. Zostaw łapeczkę. Wtedy będę wiedział, żeby nagrywać więcej takich filmów. To jest w sumie taki troszkę vlog z mojego życia. Podajcie też również na shortsy. Znowu mnie ręka boli. Podajcie też również na TikToka, na mojego Instagrama. No i co? Do następnych filmów. Nara!